Nazywam się Wrzodowski Wiktor. Jestem byłym zoologiem oraz aktualnym jedniem w Górniczej Dolinie. Zanim zrzucono cię na dół, badałeś naturę bestii zamieszkałych, lasy oraz dżungle myrdany. Sierwojady są drapieżnym ptactwem stadnym, które nie potrafią latać. Zastanawiałeś się kiedyś, dlaczego nie widać w ich pobliżu gniazd? Otóż sierwojady jako jedyne ptaki nie składają jaj do gniazd. Zamiast tego jaja przetrzymują w brzuchu do momentu, aż pisklę nie zacznie się wykluwać. Wtedy dopiero składają jaja do wcześniej wykopanej dziury. Jednak gdy pisklę się nie wykluje, nóg po prostu jest martwe, zakopują starannie swoje jaja. Topielce są samotnymi łowcami, znaleźć je można przy rzekach, stawach, jeziorach oraz plażach. Ulubionym pokarmem topielców jest mięso goblinów. Na widok goblina topielec porzuca zwykle inne ofiary. Szczur olbrzymi, często spotykany w jaskiniach, katakumbach, skanałach, a bagnach i innych wilgotnych miejscach. Chętniej żywi się padlino niż samodzielnie upolowano zwierzyną. O. Szybko rezygnuje z pościgu za przeciwnikiem, lubi działać w stadzie. Ogólnie olbrzymi szczur jest jak taki ksardas, nekrofil zajebany. Bakienny szczur to ten sam nekrofilski pomiot, tyle że smaczniejszy. Zębacz to groźny drapieżnik, który atakuje ludzi, podkrada się do ofiary niepostrzeżenie. Niechętnie rezygnuje z pościgu, lubi polować w stadzie. Dzik, dzik, dzik jest zły dzik, ma bardzo ostre kły, ale ma fajny odbyny, no he. Kredo szczury, moje ulubione zwierzątka, a zarazem przeklętek, gdyż to przez nie tutaj wylądowałem. Ich piękna pomarszczona skóra, cztery łapy i ich wspaniała grota rozkoszy. Jako że są to powolne stworzenia, łatwo jest je złapać, obmacać, wytarmość. Pomię dość cicho klapnięte wymiona, a ich mleko jest przepyszne, to z nich robi się najlepsze brytańskie sery. Po co zabawiać się z owcami, skoro można to robić wspólnymi bestiami? Im młodsze osobniki, tym twardsze odbyty. Tą wiedzę posiadłem od samego Watrasa, który zna się na rzeczy oraz jak wzmocnić swojego Adanosa. Każdy mag wody dobrze wie, jak Adanosa swego wzmacnia się. Jeśli dobrze znasz te kwestie, to zapinaj polne bestie. O Sereza, święta racja. Pradawna wiedza magów wody. Wędrze błotne to wilgotne jamy rozkoszyny, które są tak rozdupcone. No, niczym jama sromowana dikeke, zabawa z nimi jest dla nowicjuszy z obozu sekty. Jeśli wiesz, jak obchodzić się z krwiopicami, to mistrzowskiego loda masz jak w banku. Jeżeli nie, cóż tu Jadanos ma przechlapane, jeśli zostaniesz w niego urządlony. Oho, ktoś nowy się zbliża. Razem przeżyjemy wiele ciekawych przygód, Cześć. Elo, 420.